Gustawy, pan w okularach, jak się zawsze z niego śmiałem, że mówię, co one w tobie widzą. Największą jego pasją to były myszki. Miał po prostu dużą, dużą słabość do takich zagubionych, niewinnych, ale wiedzących, czego chcą, dziewczyn. To była jego chyba największa pasja, ale na ten temat robiliśmy sobie różnego rodzaju żarty. I właśnie jak tak się uśmiecham, to sobie przypominam niejednokrotnie, jak gdzieś w Polskę jechaliśmy. Nie pozwalał mi w samochodzie się nic odzywać, żeby się nie okazało, że myszka będzie chciała ze mną rozmawiać, a nie z nim. Ale to już jest jakby... Nie będę jakby tutaj tworzył takich historii, bo każdy miał swój sposób zachowania, wysławiania, a on zawsze jak nie mógł sobie ze mną poradzić, że jestem za bardzo wygadany, to mówi, przestań filozofować. Co według ciebie imponowało kobietom, które kręciły się wówczas obok Pershinga? Czy był to wygląd, charyzma, czy też pozycja? Jaki wygląd? To był łysawy pan w okularach, jak się zawsze z niego śmiałem, że mówię, co one w tobie widzą? A on mi wyciągał pręgę pieniędzy z kieszeni i on mówi, one to czują, to ja mam urodę w kieszeni. Możesz być najprzystojniejszy, ja mam urodę w kieszeni. Poza tym myszki się znają na facetach. No miał tak, no tak, taki miał styl bycia, no szarmancki był, tak, do kobiet był bardzo szarmancki. Generalnie rzecz biorąc, no nie oszukujmy się, co człowiek to charakter. Trafiały się różne dziewczyny, a my po prostu z tego korzystaliśmy, bo takie były czasy, no bo jak nie skorzystać, skoro przychodzą do lokalu i wiedzą, gdzie wchodzą, a jednak nie uciekają, tylko zostają. Czekają, aż ktoś się zaprosi na drinka albo zaprosi do stolika. No takie czasy były.